treszczamy.pl Lata 30. XX wieku. Maycomb, Alabama. Historia jest opowiadana w imieniu dziewięcioletniej dziewczynki Jean Louise Finch, nazywanej Scout. Część pierwsza. Scout mieszkał w małym domu przy głównej ulicy w Maycomb. Rodzina Finch była jedną z najstarszych w okolicy i składała się z trzech członków. Głowa rodziny, prawnik Atticus, pracował jako prawnik w sądzie i prowadził własną kancelarię adwokacką. Kilka lat temu owdowiał i sam wychowywał dwójkę dzieci. Różnica wieku między Scout a jej starszym bratem Jimem wynosiła cztery lata. Kalpurnia, ciemnoskóra służąca, surowa, ale życzliwa kobieta, pomagała Atticusowi wychowywać dzieci. Dzieci trochę jej bały się. Ta historia wydarzyła się w roku, w którym Jim złamał rękę, a wszystko zaczęło się od Artura upiora Radli. Ci Redlejowie, którzy mieszkali obok Finczów, byli nietowarzyską rodziną. Starsi członkowie tej rodziny bardzo rzadko wychodzili z domu i bardzo długo nikt w ogóle nie widział ich syna. Kiedyś facet okazał się pod wpływem złego towarzystwa, a jego ojciec zamknął go w domu. Wszystkie dzieci w mieście bały się upiora i omijały ich dom. O tym człowieku krążyło wiele legend a dom Radleja uznano za przeklęty. Legenda upiora oczarowała nowego sąsiada scout. Chłopiec o imieniu Dil przyjechał do ciotki na letnie wakacje i zaprzyjaźnił się z Finczami. Przez całe lato nowi przyjaciele próbowali wywabić Radleja z domu, ale ich próby zakończyły się niepowodzeniem. Jesienią scout poszła do szkoły. Teraz musiała codziennie przechodzić obok przeklętego domu. W pobliżu domu rosły wysokie dęby dziewicze. Kiedyś skaut znalazła w zagłębieniu jednego z dębów opakowanie gumy do rzucia, a nieco później pudełko z dwoma szczęśliwymi groszami. Dzieci mogły się tylko domyślać, od kogo pochodziły te prezenty. Następnego lata, kiedy przyjechał Dill, dzieci wróciły do swojej ulubionej rozrywki – wywabiania upiora z domu. Trwało to do czasu, gdy Atticus zabronił dzieciom terroryzowanie sąsiadów i odgrywania scen z ich życia. Przed wyjazdem Dillu ponownie zachciało się podejść do domu Radleya. Próbował zbliżyć się do niego w ciemności i popatrzeć przez okno. Oczywiście nie był sam. Grupę dzieciaków przyłapał pan Redley. Pomyślał, że to są złodziei i zaczął strzelać. Podczas ucieczki Jim utknął pod ogrodzeniem z drutu kolczastego i wrócił do domu bez spodni. Kiedy podszedł do żywopłotu po ubranie, zastał spodnie starannie złożone i niezgrabnie zacerowane. Jesienią dzieci ponownie znajdowali prezenty w dziupli, dopóki pan Radley nie zalał go cementem. Tego roku zima była bardzo mroźna. Domy musiały być ogrzewane i pewnej nocy dom obok winczów zapalił się. Atticus wyprowadził dzieci na ulicę. Podczas gdy Scout patrzyła na ogień, ktoś ostrożnie przykrył ją kocem. Dzieci domyśliły się, że to upiór. Krótko po pożarze klientem Atticusa został czarnoskóry mężczyzna, który rzekomo zgwałcił białą dziewczynę. Atticus nie mógł porzucić tej sprawy, ponieważ wierzył w niewinność swojego klienta. Mieszkańcy dzielnicy nie lubili murzynów i potępiali Attikusa. Odbiło się to również na dzieciach. Część druga. Nadeszła wiosna, a rodzina Finczów powiększyła się o jedną osobę. Ciocia Aleksandra zamieszkała z nimi. Mieszkała na rodzinnej farmie w pobliżu miasta, ale skaut dorastała, a Aleksandra postanowiła przenieść się do brata i go wspierać. Ciotka próbowała ustalić w domu własne porządki, a nawet próbowała zwolnić ciemnoskórą służącą kalpurnię, ale Atticus jej nie pozwolił. Po chwili Dill ponownie dołączył do grupy dzieci. Uciekł od matki i ojczyma. Tydzień później Tom Robinson, którego bronił Atticus, został przeniesiony do miejskiego więzienia. Pierwszej nocy sam Atticus strzegł drzwi więzienia. Rolnicy z całej okolicy zamierzali zlinczować nieszczęśnika. Sytuację uratowały dzieci, które chciały wiedzieć, dokąd wyjechał ich ojciec. Scout rozpoznała jednego z rolników, po czym już nie mogli zrealizować swoich planów na oczach dziecka. Na proces przybyli prawie wszyscy mieszkańcy dzielnicy. Podczas procesu Atticus udowodnił, że Tom był niewinny. W rzeczywistości winna była dziewczyna. Bob Ewell przyłapał swoją córkę i pobił ją, obwiniając czarnoskórego mężczyznę. Pomimo udowodnionej niewinności ława przysięgłych nie uniewinniła toma. Tradycyjnie biały człowiek ma zawsze rację, więc tom został skazany na śmierć i wysłany na farmę więzienną. Z reguły takie werdykty zapadały w ciągu kilku minut, ale tym razem ława przysięgłych obradowała przez kilka godzin. Atticus uważał to za swoje małe zwycięstwo i był przekonany, że może uratować toma z krzesła elektrycznego. Niestety tom zginął podczas próby ucieczki z więzienia. Ewel, z którego Atticus zrobił durnia na procesie, groził wszystkim uczestnikom spotkania. Molestował wdowę po Tomie. Włamał się do domu sędziego. Dzieci bały się o ojca, ale on nie traktował tego poważnie. W Dzień Wszystkich Świętych w szkole odbyło się święto i pokaz kostiumów. W drodze do domu dzieci zostały zaatakowane przez Boba Evella. Tylko garnitur na drucianej ramie uratował dziewczynę przed śmiercią. To wtedy Jim złamał rękę. Dzieci nie wróciłyby do domu, gdyby nie pomógł im nieznajomy. Zabił Evella i zabrał nieprzytomnego Jima do domu. Tą osobą okazał się upiór Radli, osoba nieśmiała, bojaźliwa i chora. Szeryf uznał śmierć Boba Ewela za samobójstwo. Nie mógł wystawić Radleja na widok publiczny, ponieważ to byłoby to samo co zabicie drozda bezbronnego ptaka śpiewającego. Koniec.